wejście trzecie do Nocki w Lesie. Tym razem mamy 16-17 listopada. Pomysł polega na tym, żeby sobie przenocować przy takich parametrach otoczenia. Nigdzie się nie będę spieszył, ponieważ jest już ciemno, więc nie muszę się spieszyć, żeby zdążyć gdzieś przed zachodem słońca dotrzeć na miejsce. Jest też zimno, jak widać, i zimniej pewnie raczej już nie będzie. Przynajmniej dla mnie odczuwalnie, więc powolutku. Wędrowanie nocą po lesie nie jest tak łatwe i fajne jak... Znaczy fajnie jest, bo generalnie patrzcie klimat. Ale ten nie jest tak łatwe w nawigacji jak chodzenie w dzień. Nie widać właściwie nic więcej niż na, nie wiem, 20 metrów tak na oko. I w związku z tym latarki służą mi głównie do tego, żeby się nie potknąć o nic i nie wywalić. A nie ukrywam, że żeby dojść do celu, używam po prostu z naszych zdobyczy z XXI wieku. Idę według wskazań mapy na GPS-ie. Dzięki temu wiem, że idę w dobrym kierunku, bo tak uczciwie względem mapy takiej analogowej i po prostu latarek nigdzie bym nie doszedł, bo bym miał problemu z określeniem punktów odniesienia. Więc to by nie za dużo dało. Co jest fajne, to ustawiczne ignorowanie sygnałów dawanych przez własną psychikę w takich wypadkach jak teraz, przykładowo, gdzie jest piątek, 17 listopada. Jest godzina, spójrzmy, jest godzina trochę po 20. To ignorowanie tych impulsów, takiego absurdu, strachu, o którym wspominałem wcześniej, powoduje, że te impulsy przestają się pojawiać. Więc to jest moje trzecie podejście do Nocki w Lesie i generalnie powiem, że jest sympatycznie, dość elegancko i czuję się jak w domu. Znaczy jest to trochę większy dom, bo ja mam mniejszą, ograniczoną mieszkanie w bloku przestrzeń życiową. Tutaj są, jakby się dało zobaczyć, jakieś jednak perspektywy. No tak, jest noc, tutaj cudów nie będzie, jeżeli idzie o nagranie. Ale też mi się nigdzie nie spieszy, ponieważ jest ciemno po zachodzie słońca i nie spodziewam się wschodu słońca przed upływem następnych 10 godzin, więc ciemniej nie będzie. Nie walczę z czasem o oświetlenie i lęk przed jego zanikiem. W związku z tym ciężko mi się ten skupić, nie mam podzielnej uwagi, to chyba właśnie jestem tego świadomy. Nie będzie też chłodniej, jest w okolicach 0 stopni i myślę, że ja przynajmniej czuć większego już chłodu nie będę, więc też nie ma gdzie się spieszyć. No tutaj jakieś lepsze drzewka. A skoro tak, to właściwie mogę się pochwalić swoim nowym plecakiem. Znaczy nowy, stary, to jest większy plecak. Ustawię się tylko na statywie i opowiem, dlaczego mam 3 razy większy plecak niż ostatnio. Plecak jest 3 razy większy niż ostatnio z tej prostej przyczyny, że jeżeli mamy teraz w okolicach 0 stopni, a ja sobie właśnie się rozbiję w lesie, to chcę mieć gwarancję, jeżeli chociaż nie komfortowego przetrwania nocy, to takiego, żeby ją przetrwać. W związku z tym 75 litrów, jeden śpiwór na zewnątrz, drugi śpiwór trochę większy w środku, podwójna izolacja od podłoża, czyli mamy karimatę tutaj i matę samopompującą na tą karimatę. Pod wszystko, jako że się uczę na błędach z ostatniego razu, będę spał pod pałatkami, które znajdują się z kolei w spodniej części tego potwora. Tutaj mam dwie pałatki Wojska Polskiego. One zdały ostatnio lepiej egzamin niż nowy, nowoczesny namiot nylonowy. Są grube, bawełniane, dlatego będą zapewniały lepszą izolację niż termiczną, niż nylon, przez który po prostu powietrze ciepło będzie uciekało. W związku z tym zdecydowałem się na to. Brak ostatnio było podłogi, co było takim problemem, że spałem na jakiejś glinie, torfie. Słyszę dźwięki za kamery, ja muszę zerknąć, bo psychika to jednak taka rzecz, że jedzie na archetypach. Nie, nie ma potwora, jest okej.
Więc właśnie tutaj mam te dwie wspomniane pałatki, które dały lepiej radę. Podłogę, pomyślałem tym razem o podłodze. Podłogą będzie folia NRC, tak zwana folia przetrwania, czyli takie sreberko szeleszczące, odbijające ciepło ciała z powrotem do góry. To nie jest izolacja w żadnym wypadku, ale będzie robiło za podłogę i te fale cieplne będą się z powrotem wygenerowane, nie wsiąkały w ziemię, tylko się jakoś tam odbijały i będzie służyło jak, po prostu jako ekran. No i jest komfort z tego, że mi się jakoś nie spieszy. Tutaj właśnie mam wspomnianego GPS-a, bo no inaczej po prostu, jak już wspomniałem, się by nie dało iść. Więc elegancko widzę, gdzie jestem w skali planety. O. Zostało mi do przejścia, to myślę, że tu gdzieś w okolicach tego trzeciego jeziora będę szukał jakiegoś miejsca fajnego do noclegu. Mówi się, że wieczorem w nocy, że las żyje. Jednak miało to na pewno jakieś tam racje do miesięcy letnich, ewentualnie wczesno jesiennych. Na chwilę obecną jest grobowa cisza, że tak to ujmę. Nie słychać nic oprócz mnie, co sprawia mi jakąś tam rodzaju egoistyczną przyjemność. Mam nadzieję, że moje głośne zachowanie się też nie jest tutaj przypadkowe, bo jakby jakieś sobie zwierzę było czy coś takiego, to niech wie, że tutaj jestem, ono wcześniej się usunie z mojej drogi, niż gdybym przez przypadek się o nie potknął i wywołał niekontrolowaną reakcję emocjonalną tego zwierzęcia. To mogę swoje punkty doświetlenia, jako że tutaj latarni z jakiegoś powodu nie ma, mogę te punkty oświetlenia swoje zebrać i ruszać powoli dalej. Latarki mam 4 plus 2 jeszcze w komórce, no nie mogę sobie pozwolić na dyskomfort utraty jakiegokolwiek światła, bo tu jest ciemno i mało widać. Dobra, idziemy się gdzieś rozwijać. Co jest też ciekawe, to każde miejsce w tym lesie, jak jest ciemno i mamy perspektywę widzenia tylko najbliższych kilkunastu metrów, Wydaje się dobre do nocowania. Wszędzie płasko, teoretycznie z tymi pałatkami bym mógł się rozłożyć wszędzie. Gdyby nie to, że można przegapić przykładowo, że jest się na drodze. Ale wymagające warunki oświetleniowe. To jest leśna przecinka. Mogą tędy się rano pojawić, nie wiem, jakaś tam straż leśna czy coś takiego, jeżeli by im się chciało zrywać. Albo zwierzęta schodzące do wodopoju, do położonego niżej jeziora. Widać gwiazdy. Jak zawsze, ale wy tego nie zobaczycie. Ale niebo jest ekstremalnie rozgwieżdżone, jest czad. Dobra, w drogę. Czego zapomniałem dodać a propos plecaka, to przez to, że zrezygnowałem wprawdzie z fajnie wyglądającego taktycznego i mam teraz wielki, to ja lubię ten swój mały 30-36-litrowy plecak, ponieważ jest fajnie zorganizowany i na takie właśnie wiosenne, cieplejsze wyjazdy można sobie to fajniej poukładać. Teraz w tym mam po prostu jedną w środku wyższą komorę, tam nawalone po prostu, tylko posegregowane kolejnością, z jaką będę to rzeczy wyciągał. Ale na niewątpliwie dużym plusem jest jego budowa. Ma stelaż szeroki, ten pas biodrowy szeroki. Jest usztywniony, ponieważ ma stelaż, tak, to jest logiczne. I pomimo, że waży 16 km, 16 km to nie chciałbym przejść, waży 16 kg, to generalnie nie ma problemu, nie męczę, w ogóle się nie męczę w żadnym wypadku. Oj, mamy rozwidlenie. I w takim wypadku, jak mamy rozwidlenie, tu oczywiście nic nie będzie widać. Mamy rozwidlenie, to ja muszę użyć z powrotem GPS-a i zobaczyć, w którym kierunku się poruszamy dalej. Generalnie z tej perspektywy 15 metrów widoczności, jak dla mnie, to jest to absolutnie bez znaczenia. Okej. Coś tu widać. Tak, my idziemy do jeziora Płocisz. Idziemy więc, jeżeli na to tak patrzymy, chyba w lewo.
Co ciekawe, totalnie straciłem poczucie orientacji, ponieważ według mapy idę zupełnie w innym kierunku niż czuję, że idę. Zabawne uczucie. No ale 24 satelity konstelacji GPS-a, GPS-a. No jeżeli się mogą mylić, to w mniejszym stopniu niż ja. Łapiemy ostrość. No. To idziemy dalej. Tu niestety takie momenty, gdzieś przepadają. Właśnie sobie zaświeciłem w ścianę lasu, a tam się pojawiły oczy czegoś. No powiem, uderzenie, kurczę, adrenaliny niesamowite. Jest mi ekstremalnie gorąco, bo bym się rozebrał do gatków normalnie. Ale sobie przypominają mi, co mamy w polskich lasach. Kuna, łoś, żbik. Nie niedźwiedzie. Wilki chyba nie aż takie, kurczę, jak na filmach pokazują. Pewnie jakiś lisek. Ale... było ciśnienie, dlatego, kurczę, będę hałasował, ile wlezie. Żeby to coś zdążyło sobie wcześniej pójść. Ja tego nie muszę widzieć, mi wystarczy klimat, że ja wiem, że to gdzieś tam jest. Oczy były żółte swoją drogą, nie czerwone. Co trochę ratuje sytuację. Chyba widać odrobinę, że się robi minusowo. Ale nie tu. Tak się ten skrzą te igły trochę. Więcej żółtych oczu nie było was tam. Nie miało. Ach, dobra, trzeba iść. Będzie się zbliżała 21. Trzeba by zacząć się rozkładać i organizować. Ale idzie się super przyjemnie. No normalnie mógłbym, kurde, tak całą noc przejść. Ciekawe, czy gwiazd na pewno nie będzie widać. Nie no, chciałem właśnie przyświecić gwiazdę, nie? No to trochę głupota. O, ale to daje przyświecić. Oddaje nam to... Nam. Oddaje nam to trochę jakąś tam wizję temperatury panującej. Nie idzie to coś za mną, swoją drogą? Chyba nie. Gdyby chciało, żebym nie żył, już bym pewnie nie żył. Czas leci. Jestem praktycznie już na miejscu. Widzę tą wodę tego jeziora i brzeg, więc teraz wystarczy sobie zacząć szukać w miarę płaskiego terenu do ogarnięcia się. Ja silnie wierzę, że to skrzenie powinno być widoczne. Tu może zmienię oświetlenie na czerwone. Nie, przez takie oświetlenie nie za dużo widać. Tu widać, że te świecące się punkty. I ja mogę wam zagwarantować, że to jest właśnie taki jakby mróz. Albo promieniowanie cząstek alfa, bo gdzieś jest brudna bomba. I cząstki alfa z tej brudnej radioaktywnej bomby reagują z moimi pręcikami w oczach, z siatkówką, bo podobno takie wrażenie mieli astronauci, którzy pokonywali w drodze na Księżyc pasy radiacyjne Van Allena. Właśnie mówili, że przez zamknięte powieki widzą pioruny, punkciki, a jak się później okazało, to po prostu właśnie były cząstki, które im się odbijały właśnie w siatkówce i przekształcały się w symbol elektryczny interpretowany przez mózg jako punkciki i błyskawice. Krótka przerwa. Połowa namiotu rozbita. Co ciekawe, pałatki występowały w trzech rozmiarach wojskowe i rozmiar pałatki było można poznać po liczbie oczek tutaj, które są na brzegu. Trzy oczka oznacza największą pałatkę. Ja to od początku kupowałem z myślą jako o namiocie, więc nie jest dopasowana pode mnie. Wygląda jak namiot założony na mnie, jeżeli miałoby pełnić rolę peleryny przeciwdeszczowej. Więc mamy właśnie połowę rozbitą i rozbijamy dalej. Tak chciałem pokazać ślady nadchodzącej zimy, że chyba wreszcie mi się udało znaleźć liścia, na którym widać mróz. O, teraz idealnie, tak. To nie są ślady po korektorze na potrzeby materiału. Taki mamy klimat.
Zapinanie guzików w tych pałatkach to jest, kurde, coś sprzecznego z naturą. To w naturze nie powinno występować. Gdy większość armii już się przestawiała na, choćby jak moja Bundeswehra, nie moja Bundeswehra, moja kurtka z Bundeswehry, na normalne, kurcze, ludzkie zamki i tak dalej, tak wojsko polskie pozostało przy guzikach, bo oczywiście guzik przecież łatwiej jest przyszyć niż naprawić zamek. I tak nam to zostało. Zostało nam to tak do dzisiaj, że nawet, kurczę, w naszych behatkach, kurtkach wojskowych dalej królują wszędzie guziki. Ja ten gratuluję pomysłu i życzę szczęścia osobom, które to zgrabiałymi rękami muszą palcami zapinać. Tak jak mi palce funkcjonują, tak sobie już czuję, bo są chłodne, zimne. To mnie to po prostu boli. Ta usprawnienie. Rękawiczka techniczna. Żeby nie było, służbowa. Jak widać, dbam o nią, wyprowadzają na spacery do lasu. Wróci tak samo zrelaksowana do pracy jak ja. Działamy. Potrzebuję drugiej ręki. O, tutaj się rozstawię ze swoim chińskim statywem. Jak widzicie, jestem mniej nerwowy niż ostatnio, ponieważ naprawdę nie mam się z czym spieszyć. A co czuję, to gwałtowny przypływ szacunku do samego siebie za podłogę tym razem, bo jest mokro, dotknęłem przez sekundę kolanem tylko, kurczę, tego śniegu czegoś i już od razu mam mokre kolano. I to kolano zostanie mokre, ponieważ nie wysuszy. Ja całe szczęście oczywiście będę się przebierał, bo jestem przygotowany. Folia NRC. Masa fajnych zastosowań. Będzie szeleściło przez całą noc. W sposób wygląda podłoga z rzeczonej folii. Miałem do wyboru dwie wersje kolorystyczne. Wersję złotą i wersję srebrną. Wybrałem sobie wersję złotą, ponieważ ma cieplejszy odcień, jak się światło odbija, i mam wrażenie, że jest cieplej. I bardzo ładnie wygląda. Ona nie jest sama w sobie izolatorem. Jak tutaj sobie przytrzymam rękę, to po prostu czuć to mocne zero pod spodem. Ale będzie sucho. Akcja z rozstawianiem się nie jest taka szybka, jakby się można spodziewać. Znaczy, nie wiem, czego można by się spodziewać, jeszcze nie spodziewałbym. Jest w 9:30. Mam podłogę, mam karimatę, mam latę samopompującą. Pierwszy śpiwór, to jest ten cienki, on wejdzie do śpiwora grubszego, który jest właśnie jeszcze na zewnątrz. Pora wejść z bestią na pokład. Niech nie leży na mokrym, zmarzniętym. No nie jest zdecydowanie to moje taktyczne widogrono. Czym prędzej będę musiał przebrać skarpety, bo ja już czuję, jak mi od nóg po prostu wyszło, jak się zatrzymamy, całe ciepło i zsie mnie od dołu. Wyjmuję śpiwór, w którym pokładam duże nadzieje, ponieważ on jest właśnie komfort 0,5 stopni. Drugi jest jako zabezpieczenie, żeby rano się obudzić. Ja pewnie wiem, że jak zakończę nagrywanie i odtworzę, to się okaże, że widać mi pół kolana, które gada. Życie. Dobra, cienki śpiwór wchodzi. Ten grubszy, albo nazwijmy go grubym po prostu, będzie efekt placebo lepiej działał. Mam gruby śpiwór, wszystko będzie dobrze. Też będzie dobrze, jak nie będzie padało. Ja prognozy do ostatniej godziny śledziłem, że ma nie padać, ponieważ ja uważam, że jestem w stanie przetrwać mróz. A jestem pewien, że nie jestem w stanie przetrwać deszczu. Na taką opcję, że jak będzie deszcz i będzie już przyzwoicie jakoś tam przykładowo jasno, to po prostu wszystko zostawiam. Wracam na działkę, tam się przegrupowuję, organizuję na nowo siły i później przychodzę pozbierać rzeczy, które zostawiłem. Tak, jestem gotowy nawet na taką rzecz. Ten plecak jest tak wielki, że on w mojej pałacy, która ma dużo miejsca, zabiera mi miejsce. On mnie ogranicza.
Jak ja jutro będę się pakował, to będę kurczę, klnął w żywe oczy. On był tak w domu upakowany, że był taki ciasteczko, był foremny. Ale na chwilę obecną, to po prostu to, co się w nim poprzestawiało w środku, tak człowieka wziąć, otworzyć, wstrząsnąć, zaszyć. To już nie będzie działało. Co jest ciekawe, oni mówią, że w takich śpiworach się powinno spać na samej bieliźnie termoaktywnej. Ja, kurczę, zaryzykuję, zobaczę, czy to faktycznie daje radę. Już parę dziwnych rzeczy, które nie wydawały mi się logiczne, po ich zastosowaniu się okazały jak najbardziej dalej nielogiczne, ale działające. I tak zasadniczo to do tego by się sprowadzało. Torba z gadżetami jest ostatnią pozostałością po filozofii mojego plecaka taktycznego winogrona, ponieważ wszystko, co miałem w tej kieszeni, którą miałem uporządkować parę miesięcy temu, później nie uporządkowałem, poszedłem jeszcze raz, no to teraz siłą woli przez to, że zmieniałem lokalizację rzeczy, mam ładnie uporządkowane w takim czymś, takim organizerze rzeczy podstawowej pierwszej pomocy. Czyli baterie, powerbanki, zapalniczka, niezbędnik niezbędnik w postaci, wiecie, no tego. To ma swoją nazwę, zaraz sobie przypomnę. Widelec, tak, tu chodzi o widelec. Rozstawianie zostało zakończone o godzinie przed 10:00. Pokażę, póki to jeszcze nie wygląda jak skopany barłuk. Więc tak, podstawa. Mamy do połowy pałatki folię wspomnianą NRC. Na tym karimata i mata samopompująca. Na tym śpiwór grubszy czy trójsezonowy, tak ładnie nazwijmy. Dalej efekt placebo. W środku mamy włożony śpiwór cieńszy. To musi zadziałać, bo ja sobie nie wyobrażam po prostu, żeby nie. I to tak właśnie o ładnie wygląda. I widzicie, wybór złotego koloru był naprawdę fajny. To wygląda przytulnie. Ta wielka monstrualna bestia w końcu znalazła mi miejsce, żeby leżała też jeszcze na suchym, na folii, więc tu będzie ograniczała mnie z jednej strony. Troszkę czuję, że jest tutaj niewidoczna z poziomu oczu pochyłość terenu. Mam nadzieję, że nie będę się mocno zsuwał w nocy, bo to by było mega niewygodne. Teraz jest taki moment, jedyny dobry i konieczny do zrobienia. Wybieramy, z kim będziemy spali. Wybieramy takie rzeczy, które nie chcemy, żeby rano się okazały kostką lodu. Więc podstawa. Wody pójdą do śpiwora, będą spały ze mną. Kabanosy, oczywiście, będą spały ze mną. Trochę mięska. Rano może będę miał ochotę zjem sobie meksykańskie, czyli con carne, bonduela. Kapitalna forma posiłku. Puszka, nie słoik, nie potłucze się, mniej waży. Porcja taka akurat sam na raz. Otwieramy. Przelewamy albo nie przelewamy, chociaż ja bym przelał, bo w środku ta wyściółka tej puszki to jakoś tam stuprocentowo nie jest zrobiona chyba z naturalnych rzeczy, więc nie wiem jak to do końca działa pod wpływem temperatury, czy tam w środku ta wyściółka tam, nie wiem, plastikowo jakaś się nie przytapia. Więc lepiej to przelać jednak do jakiegoś innego naczynia, ale mówię, forma taka jednorazowego shota jedzenia, rewelacja. Nie chcę, żeby zamarzła mi bonduela, też idzie do środka. Nie kojarzę, jak się zachowuje pieczywo w niskiej temperaturze, dlatego na wszelki wypadek pójdzie do środka. Pojedamy na koniec. No i tyle. Nauczony doświadczeniem, ostatnio było 3 stopnie, a ja oczywiście kupując sobie, żeby się nie nudzić, piwo, ten piątkowy wieczór, kupiłem sobie piwo z lodówki i poszedłem do zimnego lasu. Teraz jestem mądrzejszy, kupiłem sobie normalnie ciepłe i ono w tej chwili robi się powoli zimne. No ale nie jest to podwójnie zmrożone jak ostatnio. Główka pracuje, uczymy się, teraz nam lepiej idzie. No i tyle, można zacząć się relaksować.
Mamy godzinę 20. Ostrzymy. 22. 15. Jest to moment, w którym moje piwo osiągnęło temperaturę idealną do spożycia. Czyli taką, że to piwo jest tutaj, ja jestem tutaj i mam ochotę się tego napić. W moim uniwersalnym trzymadełku, prawda, które jak żeby nie było, tak daje radę. A ja się nie boję, że na tym gruncie ono mi się weźmie i wysypie. Nie, płyny się nie wysypują, ono się wyleje. Że to piwo mi się wyleje. Ale to też nie tylko alkoholem człowiek żyje. Żeby nie było, jestem totalne hamidło i się nie dokształcam, nie czytam, to jak najbardziej mam tutaj ze sobą jako dowód, tu jest tekst, prawda? Ten tekst po przeczytaniu sprawi, że będę cały czas dalej mądry, a nie chowany tylko na ruchomych obrazkach. Czasopismo to nowa fantastyka, tak naprawdę i na poważnie prenumeruję od lat, od dzieciaka przez starszego dzieciaka, studenta i tak dalej, aż do dzisiaj to czasopismo czytam. To nie jest tylko o czystej fantastyce i tak dalej. Dużą część zajmują felietony o charakterze tak naprawdę społecznym, tego co się dzieje, co nas otacza. Dalej utrzymuję filozofię, nie robię ogniska. Jest temperatura właśnie w granicach tego zera, co widać i tak dalej. Ja dodatkowo to czuję. No dalej będę się trzymał, że po prostu nie robię ogniska. Szczerze mówiąc, jak jest piątek wieczór, że ja mam spapraną głowę i tak dalej, mnie się nie chce, ja nie mam teraz energii, żeby jeszcze właśnie krzesać, kurczę, ogień, patyki rąbać i tak dalej. Wolę się położyć, nagromadzić ciepło leżąc. I se YouTube'a może obejrzę. O, tutaj jest zasięg, ostatnio zasięgu nie było. Tutaj jest zasięg, więc teoretycznie spokojnie można chłonąć naturę. Będę oglądał las przez komórkę. Pamiętacie, co ostatnio mówiłem o powerbankach? Że było chłodno i mi wszystkie powerbanki wysiadły? Uczymy się na błędach. To był powerbank, który miałem do tej pory. Skoro wiem, jak działają, to jest nowy powerbank. Nowy powerbank ma 16 000 mAh. Tutaj gdzieś go się włącza, żeby pokazać, że jest full. Nic nie ubyło. Mam petardy do ładowania. Będę, kurczę, ładował wszystko, cały las i wszystko w okolicy. Więc mamy naukę wyniesioną z ostatniego razu. Jest klimat, nie? Wiem, że dźwięki muzyki nie są najbardziej naturalnym dźwiękiem, który występuje w lesie. Ale las nie jest tutaj w tym momencie konkurencją z tego prostego powodu, że chyba zimą wszystko zamiera i umiera. Jest tak absolutnie cicho, że aż to się prosi, żeby zapełnić jakimś dźwiękiem od siebie. Więc tu elegancko ścieżka dźwiękowa z Fallouta. Osiem minut, północ. Więc proszę Państwa, las jest w pełni dostępnym środowiskiem, habitatem, miejscem do zamieszkania przez cały rok. Nie trzeba czekać na lipiec, sierpień, jakiś tam dziwny sezon. Wystarczy załadować plecak zamiast kilku kilo 16 z wyposażeniem. I dajemy radę. Ten materiał dam na koniec. Czuję, że jest klimatyczny. I wsłuchajmy się w muzykę. Robimy rejestrację wydarzenia. Mamy godzinę. I w nogi to lepiej działa. W
pół do pierwszej. Przez 30 minut. Padało. A ja się, kurczę, bardzo tego deszczu bałem. Bo moje pałatki to jest PRL pełen. Trochę je zaimpregnowałem woskiem, żeby nie było. No ale, kurczę, szału nie ma. Ja miałem kupiony nowy namiot, który przeciekał. A tutaj mam, kurde, pałatkę z roku... Nie, dobra, to jest lata. Będzie widać, który ona jest rok. 84. Ona jest rok młodsza ode mnie, ma 33 lata. Sierpień. Panna. Tak. I kurczę, impregnacja świeczką woskową dała radę. Te krople, to wszystko stoi. Nic ze środka nie przeciekło. A ja się naprawdę, kurczę, przez sekundę troszkę spociłem. Bo opcja była taka, że ubieram kurtkę i, kurczę, dygam z powrotem. Ja brałem pod uwagę to, że to nie jest w ogóle wodoodporne. I dlatego tak pilnowałem pogody, żeby dzisiaj nie było opcji, że coś spadnie. Ale pełen respekt i do siebie, i do tej pałatki z 1984 roku. Sierpnia.